Wszystko, co zobaczycie, będzie improwizowane i stworzone na podstawie waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed wami grupa Ad Hoc. Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Kruchniewicz. Oprawa muzyczna Impro Band. Jako, że jest to show, to musi być też gość. A dzisiejszy nasz gość jest naprawdę kimś bardzo wyjątkowym. Przyjechał do nas prosto z Warszawy, ale z przesiadką w Zakopanem. Znacie go z telewizji, z radia, z mediów. Wspaniały satyryk, człowiek nietuzinkowy, Szymon Majewski! Cześć, cześć. Cześć, Szymonie. Cześć, cześć, chłopaki. Dzień dobry, panie Szymonie. Cześć, cześć. Do tej pory było fajnie. I wtedy ty cały na biało. Cześć, Szymonie, jak się masz? Cześć. Dobrze, dobrze się mam, tak, mam się dobrze. Jest od dwóch tygodni biorę lek na ADHD, także już taki jestem trochę zebrany. Ale też, żeby się nie lękać, prawda, Xanax był, także nie boję się was, tak, troszkę. Mamy, po próbie technicznej mamy wrażenie, że Szymon bierze lek na wspomagania ADHD. Tak, byś się zdziwił, właśnie, ale to się potem wszystko zespoli, stary, zobaczysz, się złoży jak Lego. Szymon, pogadamy sobie chwileczkę. Chciałem ci zadać parę podchwytliwych pytań, taki może nietuzinkowy wywiad, taki nietypowy. Urodziłeś się w Dzień Dziecka. Tak. Jakie tak cechy dziecka masz? Wszystkie. Tak, stary, ząbkuję na przykład. Naprawdę, cały czas chodzę, mam zawiniętą pępowinę, znaczy odwiniętą pępowinę. Cały czas chodzę z pępowiną, wszyscy myślą, że to tasiemiec, ale pępowina. Naprawdę. Dobre było, ale to jest nieprawda. Ale dobra, mówię, dobra. Doskonale. Tak czułem, że to nie będzie typowy wywiad. Tak, nie będzie. Szymonie, będąc w temacie tego dzieciństwa, czy masz jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które mógłbyś się z nami podzielić? Masz jakąś taką historię związaną z tobą albo coś, co cię... Tak, ojca, który odszedł. Tak. I nie wiem, jak wygląda. To jest niesamowite wspomnienie. Więc jakby, wiesz, każdy facet potencjalnie w tym kraju, taki 80-letni, może być moim ojcem. To jest niewiarygodne. Rozumiesz? Rozumiecie to? Czyli 20 milionów ojców. Co wychodzę, to może być mój ojciec. To jest niesamowite. A ojciec niespodzianka. I nagle się to objawi. Próbowałeś kiedyś go odnaleźć? Tak serio pytam? Nie, on mnie szuka, podobno. Tak. Dobrze odpowiedziałem? Nie, bo to jest impro, ja wiem, próbujesz się nastroić, ale naprawdę, więc jakby 20 milionów lata za mną, niesamowite. Okay. A to może być każdy, Kraśko, Czarnek, nie wiem, Jerzy Sztur na przykład, chociaż może, no nie wiem, no, on jest Maćkiem, Maćka akurat ojcem. Śmieszne? Widzisz? A jakbyście byli braćmi? Kto? Ty i Maciek? Naprawdę? No nie wiem. A, no tak, mogę. To trzeba Jerzego spytać. Dobra. A nie wiem, czy odpowie. Szymonie, robiąc research, wyszukałem taką informację o tobie, że z wykształcenia jesteś technikiem autoklawów medycznych z obsługą pieców sterylizacyjnych, gazowych i parowych. Tak, to prawda. Ale to wygasło. Całe szczęście. Znaczy, nawet siostra oddziałowa prosiła mnie, żeby mi to jak najszybciej wygasło. Byłem niepoważny. Aż się sterylizuje narzędzia do drepanacji czaszki, na przykład taki do otwierania głowy. Ale ty to robiłeś, studiowałeś to, tak? Nie, gdzie tam? No taki krótki kurs, żeby schronić się przed wojskiem. Schowałem się przed wojskiem. Jeden piec nazywał się Stefan Batory, piec sterylizacyjny. Ale też na przykład oponę mózgową sterylizowałem, naprawdę. Na serio, to wyglądało takie jakaś, takie, wiesz, malutka oponka. Bardzo mała, ale zimowa była, niesamowite to było wrażenie. Kurwa, nie działają te leki, dobra. Nie, bo ja muszę zwiększyć dawkę, już mi córka... Nie, Szymon, jest git, jest git. Szymonie, też... Tak. Ja naprawdę robiłem research, nie wiem, na ile te rzeczy, które wyszły... Nie, ale to się zgadza. Miałem taki razie papier, ale on wygasa. To był jedyny papier w moim życiu, już potem żadnych papierów nie jesteś. Nie jakbyśmy mieli problem z obsługą pieców sterylizacyjnych, to nie pomożesz. Tak. No, szkoda. Nie pomogę, kompletnie. Akurat mam taki problem w domu, ale... A, okej, mogę... Szymon, wyczytałem też, że ćwiczyłeś pantomimę. Tak. Dasz nam próbkę? Nie, lepiej nie, bo to też wygasło. To też wygasło. Nie, stary, nie proś mnie o takie rzeczy. Jakiś najprostszy trik. Tak? Pamiętasz coś? Nie, nic kompletnie. Ja byłem bardzo zły w tym. Nie, ja byłem bardzo zły w tym, bo ja generalnie... Ale ktoś ci to powiedział, czy to jest twoja ocena? Zobacz, ja nawet jestem zły w tym, co teraz robię, stary. Na tym, to jest mój sposób na życie. Jestem we wszystkim bardzo zły. Rozumiesz? Więc ludzie chcą, żebym to robił. Bo ludzie się napawają w tym, jak on jest beznadziejny i mi za to płacą. To jest niewiarygodna sprawa. To jest, wiesz, miara mojego sukcesu. Ja nie jestem jak Lewandowski. Ja naprawdę, kurwa, tego nie potrafię wszystkiego. Nie, ale w pantomimie coś tam zrobiłem, jakiegoś takiego. No, ale to tam raz był. No, raz. To jest niewielkie halo, chcieli mi od razu wyrzucić, wiesz, bo gadałem, a w pantomimie się nie gada. Już nie gadam.
I oni powiedzieli tak, stary, to jest pantomima, rozumiesz, masz się tylko zachowywać. Ja mówię, to nie mamy nie mówić w ogóle. Mhm, no i dlatego mnie wyrzucili z pantomimy, do teatru właśnie się dużo gadało, ale w ogóle się nie ruszali z kolei, to bardzo dziwne. Tak, tak. Szymonie, taki ale... Mówi, to było mówi po prostu, film. Mam wrażenie, że jest coś, w czym jesteś dobrym. I chciałbym, żebyś dał nam radę, nam wszystkim ad hocom. Bo my wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, młodymi małżonkami. Tak. A ty jesteś ze starym. Tak, ja już stary małżonkiem. Jaką możesz dać nam radę dobrego małżeństwa? Nam tutaj młodym. Ale wiesz, że odszedł mój ojciec od mojej mamy, więc ja nie wiem, jakie mam wzorce, ale spróbuję, dobrze. No. Znaczy ja każę wam odchodzić, prawda? Nie każesz nam odchodzić. Tak. Nie, poczekaj, nie, bo teraz się zawiesiłem. Dobra, ale nie, mogę wam poradzić, oczywiście, no. Tak. Kocham swoją żonę, to jest jedyna rzecz, która mi się... Moja żona, moje życie prywatne, moje dzieci i tak dalej. To mi się udało. Ja się sobie nie udałem, ale to mi się udało. Okej, okay. To jest super rada dla was. Tak. Słuchajcie, w ogóle, przepraszam, ja tylko powiem, to jest dziwna sytuacja, bo mogę... Alan, przepraszam, bo to, ale to jest impro cały czas, ja to teraz mówię, nie ma żadnego sensu, mówię, słuchajcie, bo to jest dziwna sytuacja, bo ja w tej chwili jestem tutaj z wami, prawda, widzicie, prawda, ale tak naprawdę jednocześnie teraz jestem w Radiu Z o 17, robię wywiad, więc kurwa, to jest dla mnie totalna schiza, naprawdę, więc wiecie, że ja mogę być hologramem, na przykład ja mogę być tam. A jeszcze tutaj jest RMF Classic, co też mi ryje banie, bo ja jestem Zetki, więc wiecie, o co chodzi. Ale dobrze. Alan, możecie już, przepraszam, wiecie co, sorry. To było impro, ale takie moje małe. Dobra, Alan, nie rozwalam się. Nie, super. Nie, bo żeby nie było tak. Dobra. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy coś ostatnio dziwnego, zabawnego ci się przydarzyło? Czy masz jakąś taką historię? A, to jest ciekawa historia, co mnie ostatnio spotkało. Tak naprawdę, ostatnio w życiu. Czy masz coś takiego, co ci się przydarzyło, takiego było nietypowe, albo zaskakujące, albo kurde? Tak, tak. Wczoraj byłem w Poroninie, bracie. Znaczy, starałem się raczej ominąć Poronin, żeby nie zostać Leninem. Potem starałem się, bo jechałem dalej, chciałem ominąć Pcim, żeby nie zostać Obajtkiem, wiesz? Prawda? Bo tak sobie myślałem, że taką mapę, prawda, to mnie dziwnego spotkało, ale to nie jest dziwne, prawda, bo tak widzę po tobie, że nie jest za dziwne. Nie, ja bardzo często omijam takie miejscowości, bo się mi z czymś kojarzą. A, no dobrze, no to jest dziwne. Druga rzecz, jeszcze dzisiaj też miałem wrażenie, że pomyliłem leki, wiesz, dlatego, że mam jedną kieszeń i tam na przykład chyba, właśnie mam wrażenie, że już teraz czuję, że czegoś było za dużo i to zaś nie była ta dawka, którą ja miałem. Ja chyba pomyliłem z lekami żony w ogóle, tak. Myślę, że mamy odpowiedź. Dobra, w porządku. Na pewno pytanie. Kochani, Szymonie, teraz twoje słowa, ta nasza rozmowa stanie się inspiracją dla nas do zagrania... Jest, kilku... Nie daj Boże, Alan, błagam cię, na serio? Do zagrania Dobra. Kilku scen. Dobra. Na spokojnie. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na To jest gość! No proszę pana, ja panu wymienię te oponki mózgowe na zimowe, ale... Ja nie wiem, czy się nie będzie pan dalej ślizgał przez życie. Ja już próbowałem wielu rzeczy, ale to jest chyba ostatnia nadzieja. I... Proszę wejść na kanał. Że tu? Tak. Dobrze, bardzo dobrze, okej? Okay? Tak szerzej stanę, żeby... Nie trzeba tak szeroko, nie będziemy oleju wymieniać, proszę pana. Bo... Ja bym chciał na takie nowe, ja bym jednak... z bieżnikiem. Szanujmy się, ja mam 1,68 m. Rozumiem. Może pan klęknąć, luz, też mam z tym luz, to po prostu będzie podziw. Aha, dobra. No, ile lat mają oponki? No, 27 to jest tak, bo, bo nie od nowości je mam. No. I widzę, że to klasa premium też nie była, nie? Nie była. To raczej bardziej dębica i używka to jest raczej. No, wygląda na kormorana, proszę pana. To, ale wielosezonowa, bo ja i w zimę, i w lato używam. Jazdo też jest. Czy to jest skomplikowana procedura? Nie, w żaden sposób. Miał pan kiedyś trepanację, bo ja teraz prześwietlam to, bo jestem doświadczony. Ale miał pan kiedyś trepanację tak po prostu? Nie, raz mnie telepało, ale to... To są zupełnie dwa różne słowa. No dobrze. No dobra, no po prostu to jak to już ktoś kiedyś zamocował do... To po prostu zdejmiemy. Oj, no tak jak myślałem właśnie, tak jak myślałem. No ja też czasem myślę, ale teraz mi jest jakby... A jak jest z hamulcami w życiu, tak się zapytam? W ogóle. Ja mam tak, że jak stop. Widzę... Stop. Tato? O nie. Przepraszam, czy pan jest moim... Nie, pan... To pan. Nie. Pan jest moim tatą. Niemożliwe. Ja szukałem pana. Ale ja nie. Ja poskładałem nawet mapę. Nie, list, to... który pan zostawił i podarł. To, są pa... to jest ulotka mojego sklepu, tak. Ja sprzedaję tutaj gazety i to jest moja ulotka, ja zostawiam ją w różnych miejscach i ludzie... Tato. Przychodzą... Nie, no w sensie, jak chce pan kupić gazetę... Chce pan kupić gazetę tato, tak? Tato, ty zawsze odwracasz kota ogonem.
Jesteś moim prawdziwym biologicznym ojcem, prawda? Jak to sprawdzisz? Zadam ci 3 podchwytliwe pytania. Jeżeli poprawnie odpowiesz, będziesz moim ojcem. Ale kupisz gazetę. Kupię gazetę. Dawaj. Pierwsze pytanie. Czy ktoś kiedyś do ciebie powiedział tato? No tak. Zgadza się, dobrze. Drugie pytanie. Czy pracujesz w kiosku ruchu? No nie da się ukryć, tak. Trzecie pytanie. Czy miałeś kiedyś w ręce gazetę tato? Nie. Tak miałem. Czy to nie jest dowód, że jesteś moim ojcem? A co się mówi? Mówisz raz, dwa, trzy zaklepane przy kiosku, tak? To była najdłuższa gra w chowanego, w jakiej brałem udział. Masz mnie. Teraz ty się chowasz, a ja szukam. Stop. Dzień dobry. Dzień dobry, bo ja chciałem na kurs mimów się zapisać, bo mnie wojsko poszukuje i chciałem studiować mimarstwo. No świetnie pan... Ja już dużo umiem sam. Co pan pcha? Karton. Po lodówce. Po telewizorze bym tak pchał. Widzę to. A po butach raczej tak. Jest pan naprawdę urodzony do tego, żeby uciekać przed wojskiem. Stop! Szukamy do wojska dobrego szpiega. Idealnie, nie odzywasz się, nic nie mówisz. Weźmiesz ten niewidzialny nóż. Ten niewidzialny pistolet na wszelki wypadek. I ubierz się jakoś, bo na Golasa nie pójdziesz. Idź. Będziesz szpiegiem wśród rosyjskich nudów. Nie chcę. O! Przesadziłeś. Mam broń. Krosny, bierz go. Co? Pan Irek? On jest zebrzmiłem, ja cały czas gadam. O, dobre. On ma maczetę. Co wolisz, iść na misję i zginąć być może, czy zginąć na pewno? Chcę iść na misję i zginąć być może. Co to za misja? Idziesz do rosyjskich nudystów. Nie, chcę zginąć teraz. A ja mam żart na to, mogę? Zobacz. Ale już tak zarazem. Pan to. Pan to mina. Kurwa, ja tylko tak... Ja tylko takie potrafię. Dobra. To, nie, proszę pana, to był bardzo dobry żart, jakby na castingu... Przyjmuje mnie pan, naprawdę? Wie pan co, żeby grać w kabarecie, to trzeba trochę więcej. Mam jeszcze jeden. O. Mam jeszcze jeden. No to proszę. Co to jest? Victoria's Secret. Dobrze. No, wie pan co? Ten casting już trochę trwa, ja zobaczyłem, co pan potrafi i mam wrażenie, że... Pan mógłby bardziej... Czy pan nie miał czasem kiedyś chęci na przykład naprawiać autoklawy? Bo jakoś tak widzę, że może ma pan to jednak taki... Ale może to nie jest casting na ojca Majewskiego? Ja jestem twoim ojcem. Tato! Okej, stop, to się robi dziwne. Aha, dobra, przepraszam. To ja mam iść, tak? Nie, dobra. No jedziemy na... Powiedz mi, czemu jedziemy na wakacje, ale omijamy tak. Wszystkie piękne miasta? O, nie, to nie są piękne miasta, to jest złudzenie, to jest propaganda. Ale mieliśmy, no, ominęliśmy całe Zakopane, sporo nie ominęliśmy. Gdzie my jedziemy w ogóle? Gdzie indziej. Ja ci jeszcze raz mapę pokażę. Nie używamy Google Maps, bo oni kłamią. Bo i omijają drogi gruntowe, a my je uwielbiamy. Drogi gruntowe to jest najbliższe człowiekowi, co może być. To jest ziemia. I zobacz, widzisz te czerwone punkty takie duże? Tam nigdzie nie byliśmy. I nie będziemy. Możesz sobie odhaczyć miejsca, gdzie nie będziesz. W wielu miejscach. No, wiesz, że zawsze chciałam jechać do Paryża, a tam są aż 3 kropki. 3 powody, dlaczego nie być w Paryżu? Możemy, jeżeli bardzo chcesz, objechać Paryż i wrócić. Tylko to będzie gruntowymi z 2 tygodnie. Mam wrażenie, że inaczej chciałaś spędzać czas. Tak. No, wiesz co,
No właśnie, mam wrażenie, że nie wiem. Omijałeś te wszystkie miasta, żeby nie stać się kimś złym, a stałeś się. Stałeś się harcerzem. Mój Boże. Jestem harcerzem? Harcerze są źli, wytłumacz mi. O! Jest pan harcerzem? Oznaka przyznawania się do bycia harcerzem. Moja pierwsza odznaka. O! Odznaka pierwszej odznaki. Moja druga odznaka. O! Odznaka drugiej odznaki. O! Moja druga odznaka. O! Odznaka powtarzania żartu. I dziękujemy bardzo. Nie, bo jeszcze mogłem na niego skoczyć. Taki miałem pomysł, że ty stoisz, ja na ciebie zrób skaczę. To, tak. Cię. Co ja robię? Masz sprawność Szymka. Dobra, nieważne, dobra. Nie, że wiecie co, że tu ja na ramię i że przyszywa. Dobra. Ale mi później to przyszło. Dobra. Jakby coś, Szymon jest jeszcze jutro rano w Krakowie, może doopowiadać żarty z rana też.